Co roku miliony Europejczyków udają się do innego kraju UE, aby znaleźć lepszą pracę, podjąć studia, otworzyć firmę lub spędzić wakacje. Brak informacji, nieprawidłowe stosowanie unijnych przepisów czy po prostu ich złe zrozumienie mogą utrudnić życie. Europejczycy powinni pamiętać, że bez względu na to, w którym kraju UE przebywają, mają takie same prawa jak obywatele tego kraju. W razie wątpliwości lub problemów służymy im pomocą. My, czyli Centrum Pomocy w zakresie jednolitego rynku. Lot Sylwii do Madrytu był opóźniony o 6 godzin. Czy ma prawo do odszkodowania? Bożan zamierza dołączyć do swojej dziewczyny we Francji i założyć tam własną firmę. Jakie są jego prawa? Portal Twoja Europa udziela odpowiedzi co miesiąc, pomagając ponad milionowi obywateli i przedsiębiorstw. Portal zawiera informacje we wszystkich językach UE na temat życia, podróży, pracy, nauki i prowadzenia firmy w innym kraju UE. Informacje podano w prostym i przystępnym języku. A jeśli pytasz o bardzo konkretną sprawę i nie możesz znaleźć odpowiedzi w portalu Twoja Europa, Sophie przeprowadziła się z Belgii do Włoch. Władze włoskie chcą skrócić okres ważności jej prawa jazdy. Przedłużą je, tylko jeśli podda się badaniom lekarskim. Czy jest to zgodne z prawem? To tylko jedno z ponad 180 tysięcy pytań przysłanych do serwisu Twoja Europa Porady. Bezpłatnej usługi, w ramach której eksperci prawni ze wszystkich krajów UE w ciągu tygodnia udzielą odpowiedzi we wszystkich językach UE na pytania obywateli i przedsiębiorstw na temat przysługujących im praw i możliwości w Unii Europejskiej. Ale co mogą zrobić obywatele i przedsiębiorstwa, jeśli napotkają prawdziwy problem w innym kraju UE? Jeśli uważają, że organ władzy publicznej za granicą naruszył ich prawa w UE, mogą złożyć skargę do Solvitu. Ta nieformalna sieć państw członkowskich spróbuje znaleźć rozwiązanie sprawy w terminie 10 tygodni. Od 2002 roku Solvit pomógł poszukującej pracy Węgierce uzyskać zasiłek rodzinny w Belgii, szwedzkiej spółce, wprowadzić do obrotu jej produkty we Francji. Dostępne są tysiące innych przykładów. Aby pomoc była skuteczna, władze publiczne muszą ze sobą współpracować. Czy ten dyplom jest ważny? Czy ta firma działa legalnie w innym kraju? Jak władze lokalne mogą to stwierdzić? Korzystając z systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym, IMI. 7 tysięcy organów w całej UE wymienia się informacjami. IMI przyspiesza uznawanie kwalifikacji, ułatwia dostęp do rynków zagranicznych i wiarygodne sprawdzenie dokumentacji. Pomaga władzom gwarantować prawa obywateli i firm w UE. Ale praktyczne usługi to nie wszystko. Tabela wyników rynku wewnętrznego zawiera krótki przegląd tego, co dobrze funkcjonuje na jednolitym rynku, co można by ulepszyć i co rzeczywiście trzeba zmienić. W taki oto sposób staramy się ułatwić życie każdego obywatela w Europie. Czy możemy osiągnąć dobrze funkcjonujący i efektywny jednolity rynek? Jeśli będziemy działać razem, na pewno nam się to uda.